Dzień dobry Państwu. Bardzo miło jest nam gościć przyjaciela naszego miasta i jego mieszkańców, od niedawna zastępcę dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych, pana Mariusza Kiczyńskiego, przewodniczącego Rady Powiatu Bialskiego. Gościmy i z przyjemnością podkreślam tę koleżeńską formułę przyjaciela naszego miasta, dlatego że to właśnie życzliwi nam politycy, działacze i reprezentanci administracji publicznej są najlepszymi partnerami w załatwianiu potrzeb mieszkańców naszego miasta. A jedną z bardzo często przez mieszkańców podnoszonych jest ta związana z budową miejsca wodnej rekreacji, kąpieliska. I chciałbym przypomnieć historię, która części Bialczan jest dobrze znana. Jeszcze poprzedni prezydent Dariusz Stefaniuk z PiS chwalił się tym, że z ówczesną z nadania pisowskiego rządu dyrekcją Lasów Państwowych uzgodnił, iż miasto dokona zamiany posiadanego przez siebie terenu leśnego w okolicach Kaliłowa na będące w posiadaniu Lasów Państwowych stawy na rzece Klukówka. To byłaby najbardziej racjonalna także ze względu na realizację statutowych funkcji obydwu podmiotów zamiana. Natomiast nie jest dla nikogo tajemnicą, że po tym, gdy zostałem prezydentem, nie mogliśmy liczyć na wsparcie Lasów Państwowych w tej tak istotnej dla mieszkańców miasta potrzebie. Co więcej, przecież do stawów na Klukówce właśnie w tej kadencji doprowadziliśmy zrealizowaną dzięki projektowi z Unii Europejskiej drogę pieszą i rowerową z parkingami i terenem rekreacyjnym, który przy tych stawach stworzyliśmy, nie tylko rekreacyjnym, ale także na przykład z szatownią do obserwacji nadrzecznej przyrody. Po drugiej stronie tych stawów, za rowem melioracyjnym, zbudowaliśmy ulicę Grota Roweckiego z układem parkingowym, z oświetleniem LED-owym. Po przekazaniu tego terenu chcieliśmy połączyć kładką te dwa obszary, ale przede wszystkim te stawy zagospodarować do celów i retencji wzdłuż rzeki Klukówki i fajnego, przyjaznego terenu rekreacyjnego z plażą, kąpieliskiem, pomostem, wypożyczalnią rowerów wodnych, kajaków i łódek. I dzisiaj stoimy wszyscy przed taką szansą. Cieszymy się życzliwością i wsparciem naszych przyjaciół Lasy Państwowe ustami swojego zastępcy dyrektora regionalnego deklarują gotowość do przeprowadzenia takiego procesu. On wymaga zrealizowania pewnych formalności, a więc potrwa to przez pewien czas, ale to jest świetny plan na najbliższą kadencję samorządu zbudowania, także z udziałem środków z Unii Europejskiej, z odzyskanego przez nas rząd KPO zbiornika o charakterze retencyjnym z dodatkową funkcją rekreacyjną dla mieszkańców miasta. W ten sposób powstanie to kompletne, kompleksowe miejsce, które już jest skomunikowane, a prosi się jeszcze o to, by służyło mieszkańcom jako świetne kąpielisko. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Panowie prezydenci, szanowni państwo, rozmawiamy dzisiaj o bardzo ważnej sprawie, niemalże strategicznej pod względem rozwoju turystycznego, ale również o retencji dla miasta Biała Podlaska. Bardzo się dziwię i z przykrością słucham to, co pan prezydent mówi, że Lasy Państwowe stanęły kiedykolwiek naprzeciw rozwojowi turystycznemu czy pod innym względem wykorzystania tamtego obszaru. Raptem 19 hektarów, kiedy w Polsce mamy 7,5 miliona hektarów lasów. Lasy, działka, o której rozmawiamy, jest dla miasta bardzo ważna, gdyż na pewno pozwoli zrealizować wizje i plany, które na pewno zrealizują się w tej kadencji, przynajmniej w przyszłej, pana prezydenta. Jako samorządowiec, jako osoba, która powiat bialski zna niemalże jak własną kieszeń, nieraz słyszałem o tym pomyśle i wiedziałem, że wiele sił, a szczególnie siły polityczne, były niesprzyjające. Robiono wiele, żeby ten pomysł nie wyszedł. Dzisiaj, tak mi się wydaje, jestem pewien, jestem gwarantem tego, że zrobimy wszystko. Jesteśmy już, rozpoczęliśmy ścieżkę rozmów. Bardzo się dobrze składa, że
miasto Biała Podlaska ma grunt, który będzie można wymienić. Grunt, gdzie będzie można prowadzić prawdziwą gospodarkę leśną ze wszystkimi jej parametrami. Natomiast działka, o której rozmawiamy, dzisiaj jak gdyby jest mało wykorzystana. Będąc tam osobiście jakiś czas temu, zdziwiłem się, kiedy ścieżka turystyczna ucięła mi się tuż przed nosem, a widzę, że z drugiej strony tych stawów jest dalej kontynuacja. Jakże ciężkie, trudne pytania zadały mi dzieci. Tato, dlaczego tak jest? Powiem, że w pierwszej chwili nie wiedziałem, natomiast później dowiedziałem się. Nasze rozmowy z panem prezydentem dzisiaj skutkują tym, że staję tutaj przed państwem i deklaruję, że tą sprawę dopniemy. Naprawdę nie jest to trudne, ale formalności troszeczkę muszą potrwać, bo własność Skarbu Państwa, Lasów Państwowych, własność miasta deklarowana do zamiany miasta Biała Podlaska, to pewne formalności nie tylko sądowe, ale również wymagają innych ścieżek dokumentacyjnych. Miasto Biała Podlaska rozwija się pod względem turystycznym wspaniale. Nieraz korzystam z tych ścieżek rowerowych, turystycznych. Cieszę się, że są wyprowadzone właśnie poza miasto, bo w mieście tak naprawdę nie można wypoczywać, bo jednak są spaliny. Natomiast ta działka przedmiotowa, o której rozmawiamy, dokładnie się wpisuje w ten wypoczynek, taki wypoczynek aktywny, wypoczynek zdrowy. I mam nadzieję, że to wszystko nam się wspólnie uda i to bardzo szybko, panie prezydencie. Szanowni państwo, dzisiaj jesteśmy świadkiem otrzymania przez miasto Biała Podlaska zielonego światła dla tak znakomitego projektu, jakim jest rozwój zielonej i niebieskiej infrastruktury, na które to przedsięwzięcia Unia Europejska w ramach większości programów operacyjnych, jak również w ramach KPO, przewiduje dofinansowanie, dlatego cieszymy się z tej deklaracji. Panie dyrektorze, sam osobiście dwukrotnie byłem u pańskich poprzedników w Lasach Państwowych, w oddziale regionalnym w Lublinie, ale to było czerwone światło. Cieszę się, że dzisiaj to światło nomen omen zmienia się na zielone. Przed chwilą miałem sesję Rady Powiatu, uroczystą, ostatnią sesję taką w tej kadencji, więc jestem w ubraniu cywilnym, gdyż nigdy nie mieszam spraw zawodowych ze sprawami samorządowymi, więc wybaczę dzisiaj nie w mundurze, ale zaświadczam, że jestem uprawniony do noszenia munduru z dystynkcjami, godnościami, o których tutaj panowie prezydenci mówią. I zielone światło dla Klukówki.